last night. Saw you in the star. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Minął już około miesiąc od mojego ostatniego filmiku i przez ten czas nie nagrywałam, bo po pierwsze wakacje są dla mnie dosyć takim napiętym czasem w pracy, jakby to jest taki gorący sezon w mojej pracy, więc w związku z tym po prostu nie miałam za dużo czasu, ale też z drugiej strony nie miałam za bardzo o czym nagrywać, bo właśnie niewiele czytałam przez ten czas, także podsumowanie będzie łączone z lipca i sierpnia. Ale dzisiaj nie o tym chciałam Wam powiedzieć. Przez ten miesiąc naszły mnie też pewne, powiedzmy, refleksje na temat mojego kanału i przede wszystkim chodzi tutaj o zmianę nazwy kanału. Ja o tym myślałam już od dawna, już robiłam próbę podejścia do zmiany nazwy kanału i w ogóle bloga w momencie, gdy przechodziłam na własną domenę, czyli już prawie półtorej roku temu. Nie zrobiłam tego, ponieważ mam z tym pewne obawy, dlatego że obecna nazwa, czyli Życie Między Wierszami, funkcjonuje już od 6 lat, bo bloga założyłam właśnie w sierpniu 2012 roku, także jest to już 6 lat, kiedy ta nazwa funkcjonuje i powiedzmy, że ona gdzieś tam się już utarła. Z drugiej strony też mój kanał jest jeszcze dosyć mały, więc jeżeli chcę coś zmieniać, chcę zmieniać nazwę, to myślę, że lepiej wcześniej niż później, bo im więcej będzie tych subskrypcji na moim kanale, o ile w ogóle będzie, to myślę, że tym gorzej będzie mi się do tego zebrać. No i właśnie w związku z tym zrobiłam ankietę na Instagramie parę dni temu i zapytałam Was, czy Wam byłoby się ciężko przestawić na nową nazwę kanału. Większość z Was, bo aż 70%, odpowiedziało, że nie, że to nie byłby problem. I później zapytałam Was w takim razie, skoro jesteście za tym, żeby tę nazwę zmienić, jeżeli ja czuję taką potrzebę, to czy powinna ona być po polsku czy po angielsku? I tutaj znowu większość z Was zagłosowała za tym, żeby ta nazwa jednak była polska. I bardzo się cieszę, że takie były te wyniki, bo właśnie tak samo myślałam ja, to znaczy chciałam zmienić nazwę i chciałam, żeby była ona po polsku. I w związku z tym zmieniam od dzisiaj, od tego momentu, zmieniam nazwę swojego kanału na Sezon Literacki. Więc nie będzie już Marty z Życia Między Wierszami, będzie za to Marta z Sezonu Literackiego. Nie wiem, jak ta nazwa Wam się spodoba, nie wiem, jak ona się przyjmie, ale przede wszystkim chodziło mi o to, żeby była krótsza. Po drugie, żeby miała w nazwie coś związanego z literaturą, z książkami, z czytaniem. A po trzecie, żeby nie miała polskich znaków, bo jednak wiele czcionek polskich znaków nie ma i to jest strasznie wkurzające, na przykład jak kiedyś jeszcze bawiłam się w jakieś tam nagłówki na bloga czy tego typu rzeczy, to miałam straszny problem z doborem czcionki, żeby właśnie te polskie znaki były. Dlatego właśnie taka, a nie inna nazwa, nie jest może ona najoryginalniejsza, nie jest może najlepsza, może gdybym pomyślała dłużej, to wymyśliłabym coś lepszego. Ale z drugiej strony wiem, że gdybym pomyślała dłużej, to w końcu znowu bym tej nazwy nie zmieniła. Także tak teraz będzie wyglądał mój kanał. Mam nadzieję, że nie będzie to dla Was jakimś wielkim problemem, dla tych ponad 4000 osób, które subskrybują mój kanał, żeby przyzwyczaić się do tej nowej nazwy. Też dlatego nie robię tego w taki sposób jakby po cichu, tylko nagrywam osobny film, żeby Was o tym poinformować, że taka zmiana jest, żebyście patrząc na swoje subskrypcje, na nowe filmy, w pewnym momencie nie zastanowili się, a co to za kanał? Pierwszy raz go widzę. Także no mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Wiem, że jeżeli chcę coś zmieniać, to lepiej wcześniej niż później, dlatego w końcu się na to zdecydowałam. Mam nadzieję, że wyjdzie mi ta zmiana na dobre. Ale czy tak będzie, no to się oczywiście okaże. I w związku z tym, że wprowadzam tę zmianę, postanowiłam również założyć grupę na Facebooku. Ta grupa prawdopodobnie będzie nazywała się Literackie Sezonki. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze w momencie, gdy nagrywam ten film, jej nie założyłam, ale w momencie, gdy go publikuję, już na pewno jest, także link znajdziecie na dole w opisie. Postanowiłam założyć grupę na Facebooku, dlatego że sama na swojej stronie tej facebookowej, wiecie, tym fanpage'u, publikuję bardzo rzadko, jak mi się coś przypomni i głównie są to tylko linki właśnie do nowego filmu albo do nowego wpisu na blogu, także ta grupa czy ta strona jakby nie żyje i postanowiłam założyć grupę z tego względu, żebyście Wy też mogli tam coś publikować, żebyście mogli rozmawiać między sobą, żeby ta grupa żyła dzięki Wam, a nie była zależna tylko od tego, kiedy ja coś wrzucę na stronę. Także no ja wiem, że jakby to nie jest popularny kanał na YouTubie i być może nie będzie wiele tych osób, które będą chciały do tej grupy dołączyć, ale może kiedyś się rozrośnie, kto wie. Także już teraz serdecznie Was zapraszam. Link do grupy, tak jak mówię, znajdziecie na dole w opisie. Nie znaczy to, że zmieniam tematykę kanału, że nie będzie już strony na Facebooku. To wszystko będzie tak, jak było, po prostu pod inną nazwą i z dodatkową rzeczą, jaką jest grupa na Facebooku. Także mam nadzieję, że te zmiany się jakoś przyjmą, że nie potrwa to zbyt długo dla Was, żeby się do tego przyzwyczaić i że nie będzie to miało jakiegoś bardzo negatywnego wpływu na mój kanał. Czułam potrzebę tej zmiany, więc tę zmianę wprowadziłam. Mam nadzieję, że jest to w porządku wobec Was, że Was o tym informuję, że nie robię tego, tak jak mówię, po cichu. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o te zmiany, ale żeby ten filmik zrobić taki trochę bardziej książkowy, to postanowiłam wspomnieć jeszcze o takim moim czytelniczym update'cie, czyli o tym, co obecnie czytam, a myślę, że może Was to zainteresować, ponieważ książka, którą obecnie czytam, to Dwór Mgieł i Furii Sary J. Maas, czyli książka, nie wiem czy pamiętacie, ale Dwór Cierni i Róż bardzo, bardzo, bardzo mi się nie podobał. Byłam tą książką okropnie rozczarowana, jakby nie zmieniam tego zdania, nadal uważam, że tamta książka jest no, bardzo słabo napisana, ma bardzo dużo jakby takich dziur logicznych i tak dalej,
Ale właśnie pod tymi filmikami, w których mówiłam o tamtej książce, posypała się masa komentarzy, że drugi tom jest o wiele lepszy, że tutaj się wszystko zmienia o 180 stopni, że na pewno zmienię swoje zdanie na temat tej serii po przeczytaniu drugiego tomu, więc ostatecznie skusiłam się na jego przeczytanie. Przeczytałam w tym momencie, w momencie nagrywania tego filmu, 230 stron, jestem w rozdziale 17 i muszę Wam przyznać, że faktycznie mieliście rację, to znaczy nie jest to tak, że nagle tę serię kocham i jestem zakochana w bohaterach tej książki, nie, ale faktycznie jest ona lepsza niż pierwszy tom, czyta mi się ją znacznie lepiej i nie mam ochoty póki co wydrapywać sobie oczu, jeżeli chodzi o jakby dialogi czy o całą fabułę. Także mieliście rację, przyznaję, ta druga część jest znacznie lepsza od pierwszej. Jeszcze nie chcę wydawać żadnej takiej konkretnej opinii na jej temat, bo no nie jestem nawet w połowie, także jeszcze długa droga przede mną, ale tak chciałam Wam tylko dać znać, że czytam. Moje zdanie na pewno troszeczkę się zmieni na temat całej tej serii. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, co myślicie o tych zmianach, jak Wy się na to zapatrujecie. Tak jak mówię, robiłam już ankiety na Instagramie, żeby poznać powiedzmy nastroje ludzi. No i większość jednak była za tym, że jeżeli ja czuję potrzebę zmiany, to że powinnam coś zmienić, więc no tak też zrobiłam. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną mimo tego, mimo tej zmiany i że dołączycie do grupy na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć! What am I supposed to do?